Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu programu O Polskie na żywo. Dziś wyjątkowy, jubileuszowy 10. Memoriał imienia Stanisława Szosty w Prudniku. Kłaniamy się nisko. Anna Święcicka i Maciej Dobrzański. Witamy Państwa bardzo serdecznie z gorącego Prudnika, który dzisiaj gorący nie tylko ze względu na fantastyczne emocje sportowe, ale to jest ta chyba, możemy Aniu powiedzieć, najpiękniejsza pogoda, odkąd w ogóle ten memoriał jest organizowany. I nawet tak sobie dzisiaj rozmawialiśmy, że być może ktoś u góry o to zadbał i wie o tym doskonale, że to jest ta wyjątkowa 10. edycja tej imprezy. Wiemy dokładnie kto. Naprawdę pan Stanisław Szosta tutaj jest z nami obecny. Czujemy tego ducha walki pana Stanisława, bo tutaj dzisiaj naprawdę mnóstwo kolarzy z całej Polski przyjeżdża po to, żeby się ścigać, drodzy Państwo. Tych okrążeń jest bardzo dużo, o tym będziemy rozmawiać i w ogóle dzisiaj będzie mnóstwo wspomnień, ponieważ wyjątkowi goście, ale powiemy też sporo o tym, jak się trzeba przygotowywać do wyścigów, między innymi pod względem fizjoterapeutycznym. Będzie też smacznie. Karol Okrasa zaszczyci nas swoją obecnością. Tak, bo dzisiaj Karol Okrasa będzie tutaj oceniał pracę kół gospodyń wiejskich oraz szkół o linii gastronomicznej, które będą przygotowywały produkty wzięte prosto z lasu. No tak, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że pan Karol Okrasa naprawdę jest miłośnikiem sportu i też sporo jeździ na rowerze. O mały włos, a dzisiaj by tutaj wystartował. Natomiast na pewno pojawi się na naszej kanapie. Drodzy Państwo, ten najważniejszy moment, czyli start wyścigu od 4 lat należy do Marka Świerczyńskiego. Marek ma już wprawę, więc łączymy się z Markiem. Niechaj wystartuje. Tak, Marek Świerczyński od strony sportowej będzie tutaj jako nasz ekspert przedstawiał Państwu wszystkie szczegóły. Marku. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam ze startu wyścigu w Prudniku podczas 10. memoriału Stanisława Szosty. Za moimi plecami już młodzi kolarze gotowi do startu. Z tego co mówi pan sędzia, to jeszcze minutka do startu i 4 okrążenia do pokonania tej bardzo trudnej, jak wszyscy co roku podkreślają, pętli bardzo trudnej o długości 1,6 km. Tutaj 4 okrążenia, więc ponad 6 km do pokonania. Na starcie stoi 46 zawodników z dwóch kategorii, bo to chłopcy i dziewczęta ze szkół podstawowych, ze szkółek kolarskich z klasy 5 i 6. Czy pan sędzia już gotowy do startu? No to startujemy wyścig i startujemy z memoriałem, a kolarze tutaj na pewno będą próbowali się wspiąć na kolarskie szczyty, a na szczyty wspięli się też nasi prowadzący, którzy już czekają na Państwa ze swoimi gośćmi. Wyjątkowo piękny widok, drodzy Państwo, z wieży ratuszowej w Prudniku. Tutaj jeszcze podczas memoriału nas nie było, no ale jubileusz rządzi się swoimi prawami, więc my z wysoka patrzymy na tych wszystkich zawodników, a z nami wspaniali goście. Pani Małgorzata Halek, dyrektor wyścigu, i pan Grzegorz Zawieślak, burmistrz Prudnika. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Serdecznie Państwa. Panie burmistrzu, moment jest naprawdę wyjątkowy, bo to już 10. edycja tego wydarzenia, ale to też obrazuje, że jest kontynuacja i taka wola tutaj w społeczeństwie Prudnika, aby ten wyścig organizować, co przecież nie jest sprawą prostą. Ale panie burmistrzu, był taki jeden moment kryzysowy, prawda? No tak, był moment kryzysowy. Po objęciu przeze mnie urzędu ten wyścig chylił się ku upadkowi, ale udało nam się dzięki determinacji mojej i moich współpracowników, pani dyrektor, wynieść go na nowe wyżyny i 5 lat mamy za sobą. Kolejnych 5 lat coraz lepszych. 5 lat, które pokazuje, że Prudnik robi jedne z najlepszych imprez tego typu w Polsce. No i z tego jestem na pewno dumny. To jest ważne dla Prudnika, tak jak pan wspomniał, ale też i Opolszczyzna zyskała chyba jedno już teraz takich bardziej prestiżowych zawodów kolarskich. Czy pan otrzymuje takie właśnie głosy też ze środowiska płynące na temat jakości i poziomu tej imprezy? To jest to, jaką nagrodę największą dostajemy
robiąc właśnie tego typu eventy, imprezy, ponieważ to nas nakręca. Słyszymy komentarze ludzi z tej Polski, profesjonalistów, którzy biorą udział w organizacji i w obsłudze tego typu wydarzeń w Polsce i mówią, że Prudnik jest tym miastem, które się stawia jako wzór do naśladowania i to bardzo, bardzo cieszy i nakręca. Wspaniałe jest to, że nawet pandemia nie przeszkodziła Państwu w organizacji tego wspaniałego memoriału i mam takie poczucie, że z roku na rok uczestników jest coraz więcej, a ten memoriał 10. jubileuszowy chyba pokazuje, że przerosło to wszystko Państwa oczekiwania. Ilu jest tak naprawdę startujących, łącznie z dziećmi? Już 500 osób jest zapisanych u nas na wyścig kolarski. Przerosła nas tak naprawdę parada rowerowa, bo od 7.30 już była ogromna kolejka dzieci, które chciały się zapisać do tego wydarzenia. No niestety przyjęliśmy zasadę, że 150 uczestników, bo takiej liczby do tej pory nie przekroczyliśmy. Natomiast na chwilę obecną już mamy 250, więc bardzo cieszy to, że ta impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naszych prudnickich młodzieży, wśród prudnickich dzieci. Wczoraj 350 uczestników szkółek kolarskich, nie licząc elity, więc fajnie, że możemy tylu tak naprawdę elitę polskiego kolarstwa gościć u nas w Prudniku. Dzieci to właśnie przyszłość kolarstwa. Liczymy na to, że w tym wyjątkowym mieście, gdzie ponad 50 lat żył pan Szozda, no będzie kolejny mistrz, a dzieci są wspaniałe, nawet te najmłodsze, które startują na takich rowerkach biegowych. To jest zawsze fenomen. Tak, za chwileczkę będziemy mogli oglądać zmagania szkółek kolarskich, natomiast te dzieci, które były na paradzie rowerowej, już skończyły swoje zmagania, dobiegły do mety, teraz posilają się wspaniałym posiłkiem regeneracyjnym. Jest tu dla nich przygotowanych mnóstwo atrakcji, więc cieszymy się, że będą mogli tutaj z nami być przez cały dzień wśród takich wspaniałej atmosfery i pięknej pogody. To jest też finał Mistrzostw Polski, tak więc no to też jest wielkie wyzwanie organizacyjne na pewno. Dodatkowy prestiż oczywiście. Tak. Cieszy to najbardziej, że na chwilę obecną nie wiemy, kto tym mistrzem zostanie, więc ten wyścig u nas będzie miał bardzo duże znaczenie. Będzie dosyć mocne zmaganie i rywalizacja, bo każdy będzie chciał zdobyć tytuł mistrza Polski i otrzymać tą koszulkę. Z niecierpliwością czekamy na przyjazd elity i na to, na ten finałowy wyścig wśród dzisiejszego finału Mistrzostw Polski. Myślę, że też warto o tym wspomnieć, że wczoraj, szanowni Państwo, odbyła się taka gala, podczas której Państwo uhonorowali specjalnymi podziękowaniami te osoby, które angażują się rokrocznie w organizację tego wydarzenia, no bo podkreślmy, że to chyba pod tym kątem jest naprawdę mrówcza i ogromna praca. No wczoraj mogliśmy pokazać wszystkim, którzy koło tego wyścigu kręcą się, działają, ilu tak naprawdę nas jest. To była wielka niespodzianka dla zaproszonych gości, bo nie wiedzieli, że zostaną w ten sposób honorowani. Pan redaktor też został honorowany przez to, że przez tyle lat śledzi jako prudniczani zmagania i tutaj pomaga nam to dobrze nagłośnić. I to była tylko góra, czubek góry lodowej, ponieważ za tymi osobami stoi często sztab jeszcze pracowników choćby Telewizji Polskiej, choćby Agencji Sportu i Promocji. To tylko pani dyrektor odebrała, ale tak naprawdę tam jest kilkanaście osób, które w tym biorą udział. Zakład Usług Komunalnych, gdzie też pracownicy się w to angażują i jeszcze wiele, wiele, wiele innych firm. To pokazuje, jak dużo osób musi być zaangażowanych, aby tego typu impreza była zrobiona, no nie powiem perfekcyjnie, ale myślę, że w sposób bardzo dobry. Po pani też wczoraj było widać sporo wzruszenia, bo to dla pani jest takie pewnie też uwieńczenie ogromnej pracy, prawda? Tak, było to ogromne wzruszenie, zważywszy na to, że od 5 lat współpracujemy z tymi osobami. Naliczyliśmy tych osób blisko 200. Dzisiaj na ulicach Prudnika znajdziecie Państwo, będziecie mogli spotkać i porozmawiać z ochotnikami Straży Pożarnej. Jest ich ponad 50, 20 policjantów, więc tych osób naprawdę jest dosyć sporo. No nie wspomnę o tym, że łezka kręciła się wokół, gdy oglądaliśmy film Marka Świeczyńskiego, który przypomniał nam, jak wyglądały tak naprawdę materiały, jak wyglądał memoriał od początku i przypomniał nam postać Stanisława Szozdy. Było to bardzo emocjonalne, wzruszające dla wielu osób, które były wówczas na tej gali. No i przede wszystkim bardzo miło było spotkać przyjaciół.
przyjaciół Stanisława Szozdy, którzy specjalnie tutaj do nas przybyli. Będziecie Państwo mogli dzisiaj z nimi się tutaj spotkać w Prudniku, bo przez cały czas będą z nami aż do samego końca i cieszymy się, że nie tylko z Polski, ale również z zagranicy chcieli z nami tutaj być, między innymi pan Brzeźny, pan Mytnik, pan Harucki. Warto tutaj być i z nimi spotkać się, porozmawiać. Opowiadają ciekawe anegdoty, więc nawiązując do tych historii związanych z kolarstwem, kiedy tak naprawdę oni się ścigali, zdobywali tytuły mistrzostw Polski, tytuły olimpijskie, tytuły wyścigu Tour de Pologne. Ciekawe osobowości i dzisiaj właśnie tutaj są u nas na prudnickim rynku. Pięknie Państwu dziękujemy. Jest co prawda coś, na co nigdy nikt nie ma wpływu, ja mam wrażenie, że to pan Szozda czuwa. Nigdy podczas memoriału, drodzy Państwo, nie padało, ale z kolei tak słonecznej pogody, jak dziś, też jeszcze nigdy nie było. Więc dziękujemy za to, że jest tak pięknie. To jest na pewno też rewelacyjne dla wszystkich zawodników. Pięknie się kłaniamy, dziękujemy za organizację przez wiele lat tego wspaniałego memoriału. Liczymy na kolejne cudowne lata, które będą przypominały o kolarstwie w Prudniku, które było tak ważne, i o tym wyjątkowym człowieku, o panu Stanisławie Szoździe. Dziękujemy, a my teraz, drodzy Państwo, musimy zbiec z wieży, natomiast w tym czasie już Marek Świerczyński, który jest tam na dole, razem ze swoim gościem opowie Państwu, co się dzieje. Tak, jestem tutaj na dole przy starcie, cały czas śledzimy zmagania, tym razem w towarzystwie prezesa Opolskiego Związku Kolarskiego, pana Czesława Rajcha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Startujemy tutaj tradycyjnie, jak to w memoriale, we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych. No i mamy pełen przegląd tutaj talentów kolarskich. Tak, dokładnie. Od dzieci szkół podstawowych start jest, poprzez szkółki, oczywiście później następne kategorie, od kategorii żak, młodzik, junior młodszy, juniorka młodsza i tak po kolei aż do samej elity, gdzie mamy finał Mistrzostw Polski, który jest właśnie organizowany tutaj u nas w Prudniku. No właśnie, mówił pan o tym przed rokiem, ja pamiętam, że będziemy się starać, żeby na 10. memoriale te mistrzowskie koszulki wkładać tutaj w Prudniku. To się udało i to też na pewno te wielkie emocje przed nami. Tak, oczywiście obiecałem, dzięki wszystkim osobom udało się, także możemy być zadowoleni, bo naprawdę 10. jubileuszowy to dla nas też jest zaszczyt robić finał i wręczać tytuł mistrza Polski w kryteriach. To też niesamowite, że to już 10 lat bez Czesława, Stanisława Szozdy, przepraszam bardzo. Wydaje mi się, że cały czas te historie związane z panem Szozdą są tutaj żywe. Tak, właśnie aż ciężko w to uwierzyć, że to już niestety 10, chociaż cieszymy się, że jubileuszowy, ale tak naprawdę to Staszek, tak co wczoraj rozmawialiśmy wszyscy, on jest z nami, on żyje, my go czujemy. To jest na zasadzie takiej, że on również chciałby, żeby ta impreza była organizowana dla wszystkich, począwszy od dzieci, w tym momencie szkółki, wszystkie kategorie. Ja myślę, że to jest też jako taki cel i także no, wspominamy miło serdecznie te wspaniałe chwile, jak Stanisław zdobywał medale na Mistrzostwach Świata, Olimpiady, no to po prostu nie do opisania. W tym momencie na dziś ciarki idą, dlatego cały czas czekamy właśnie, że poprzez te szkółki, poprzez te dzieci, zaangażowanie znów pojawi się nam taka perełka jak Stanisław Szozda. Tych wspomnień o Stanisławie Szoździe będzie jeszcze tutaj w dzisiejszym programie bardzo wiele, a my sprawdźmy, czy Ani i Maćkowi udało zbiec się już z wieży ratuszowej. Zbiegliśmy, Marku, ponieważ też musimy być w formie, tak samo jak dzisiaj zawodnicy. A mówiąc już teraz zupełnie poważnie, witamy w naszym studiu postacie absolutnie wyjątkowe polskiego kolarstwa. Jest z nami Mieczysław Nowicki, dwukrotny medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata i Tadeusz Mytnik, medalista olimpijski, również szosowych mistrzostw świata, no i zwycięzca Tour de Pologne. Witamy panów. Witamy serdecznie. Tych tytułów macie panowie mnóstwo, ale dzisiaj nie o tytułach, a o wielkiej, wspaniałej przyjaźni. O przyjaźni z panem Stanisławem Szozdą. Ja jestem ciekawa, kiedy się panowie pierwszy raz spotkaliście? Kiedy byliśmy bardzo młodzi. Pamiętam te lata. Szkoda, że ten czas tak szybko mija. Mieliśmy po 16 lat, kiedy to w kategoriach młodzieżowych już nawiązywaliśmy rywalizację między sobą. I to trwało aż do czasów, kiedy
zostaliśmy seniorami, ścigaliśmy się o najważniejsze trofea, medale Mistrzostw Świata, Igrzyska Olimpijskie, a na co dzień byliśmy kolegami, przyjaciółmi, spędzaliśmy ze sobą wiele godzin podczas zgrupowań sportowych w kraju i za granicą, także więcej nas w domu nie było, jak byliśmy. Rodziny cierpiały. Czyli panowie byliście dla siebie jak jedna wielka rodzina, taka sportowa. Tak, oczywiście. Spędzaliśmy z sobą całe dnie. Często dochodziło do jakichś, może nie kłótni, ale rozmów takich bardziej męskich, ale to szybko mijało i wracaliśmy do normalności. Wszyscy dla jednego, jeden dla wszystkich. No właśnie, bo wy też współpracowaliście i ze Stanisławem Szostem odnosiliście ogromne sukcesy, między innymi srebro Mistrzostw Świata. No tak, akurat Tadeusz wcześniej był mistrzem świata, Staszek był z Tadeuszem i z Ryszardem Szurkowskim, ale on za chwilę o tym powie. Natomiast dane było, żebym ja 2 lata później, w roku 75 tamtego wieku, w tym składzie, o którym mówiłem, Szurkowski, Staszek Szozda, Tadeusz Mytnik, byliśmy mistrzami świata w Belgii. Za rok mistrzami, wicemistrzami olimpijskimi. Ale co jest ciekawego, wygrywając Mistrzostwo Świata w Metet, pokonaliśmy wówczas drużynę Związku Radzieckiego różnicą 4 sekund. Co miało, przypomnijmy, no, w tamtych czasach taki specyficzny jeszcze dodatkowy smaczek, prawda? Czuliśmy za plecami oddech wiernych kibiców, którzy radowali się, byli szczęśliwi, że mogliśmy udowodnić, że jesteśmy lepsi. Nas to jeszcze bardziej umacniało, uskrzydlało i staraliśmy się, żeby to powtarzać i próbować być coraz dalej, lepiej, szybciej, wyżej. Zapytam też o te niesamowite emocje, które pewnie towarzyszyły wtedy, kiedy się wygrywało, ale też wtedy, kiedy taki żar się lał z nieba jak dzisiaj. Między innymi Hiszpania, Wenezuela. Tych startów było mnóstwo w takich warunkach pogodowych, które były trudne do zniesienia. Nie było to dla nas zaskoczeniem. Byliśmy przyzwyczajeni do wielkich upałów. Jak pani redaktor wspomniała, Wenezuelę, gdzie zdobyliśmy brązowy medal, który sobie bardzo cenimy. I myślę, że tam w warunkach tropikalnych, na wysokości metra nad ziemią, była temperatura plus 50, przy wilgotności 90 kilka procent. Stąd to nie było dla nas coś takiego zaskakującego. Te warunki były dla wszystkich jednakowe, ale były też takie sytuacje, kiedy startowaliśmy w warunkach takich tropikalnych, a wysoko w górach padał śnieg, było bardzo zimno i musieliśmy to znosić. Prawdziwy wyczyn dla organizmu. A ja miałam okazję porozmawiać chwilę przed programem i jest anegdota związana z Hiszpanią. Proszę powiedzieć, co się w Hiszpanii działo? W Hiszpanii, no to 50 lat minęło właśnie, kiedy startowaliśmy na Mistrzostwach Świata w 73 roku w Barcelonie. No i jak skończyliśmy wyścig dookoła Toledo, bo to był ostatni wyścig sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, wtedy słynny Bohamontes. Mili Państwo, Bohamontes nas po prostu dopingował, pokochał Polaków, bo zobaczył, że to są naprawdę iskierki, to są doskonali zawodnicy i on nas promował jako ten wielki człowiek. Promował nas, że my będziemy mistrzami świata. Ale o tym chcę jeszcze powiedzieć później. A takie anegdotki to powiem tak, jak w Hiszpanii. Ciepło, upalnie. Przyjeżdżaliśmy do hotelu zmęczeni nieraz, bo naprawdę 4-5 godzin na trasie w tym słońcu, bo tak było. Więc przyjeżdżaliśmy, chcieliśmy szybciutko się wykąpać, przeważnie w zimnej wodzie. Ale doskwierzały nam i męczyły nas muchy. A muchy w Hiszpanii są bardzo szybkie. Szybsze niż kolarze? No a jak? I proszę sobie wyobrazić, w pokoju zawsze Staszek robił taką akcję. Najpierw wodę, mówi tak, musimy toniek, musimy wodę rozlać, że jak one tu frą, to się będą moczyć, jak sfruną gdzieś niżej, będą się chować, to się zmoczą, a on wiązał z ręcznika taką pętlę, taki, jakby taki, no, gałkę taką robił, taki węzeł i chodził po pokoju, zabijał te muchy, żebyśmy w nocy mogli spokojnie spać, bo tak nas gryzły, kąsały nas te. One odpoczynek bardzo nas męczyły, najważniejszy, więc no właśnie. Staszek był specjalistą od tego.
czyli zawsze i pamiętam, jak już przejechaliśmy już do hotelu w Barcelonie, pod Barceloną, do Mistrzostw Świata, już byliśmy właśnie przygotowani, to on mówił pierwsze, co już masażystom mówił, pamiętajcie, wszystko pozamykane, żeby much nie było, żebyśmy spokojnie noc przespali przed Mistrzostwami Świata, więc Staszek to dbał. Zresztą on był wspaniały człowiek, pomysłów czyli wiele. Stanisław Szosta też budował taką atmosferę odpowiednią do tego, aby się przygotować też mentalnie do wyścigu. Oczywiście, że tak. On potrafił nas czasami podnieść na duchu, bo Ryszard Szurkowski to też wielka postać, ale w większości trzeba było umieć z nim rozmawiać. On był w większości zamknięty. My wspólnie wiemy, jak to było. Natomiast on był taki chłopak, gdzieś wszędzie się znalazł, wszędzie coś wyniuchał, zobaczył i w ten sposób właśnie budował tą jedność, taką siłę i nadawał taki, można powiedzieć, rytm temu wszystkiemu. Po prostu chciał, żebyśmy byli najlepsi i on sam to pokazywał, udowadniał. To nie tylko, że my odchodziliśmy, nie, on razem z nami chciał, żeby to właśnie była jedna drużyna, jeden motor i właśnie tak się stało i tak było. I zawsze powtarzał, że po prostu uwielbiał się ścigać. To, że przy okazji tych medali było tak dużo, no to po prostu tak się działo. Panie redaktorze, panie redaktor, był tak otwarty i tak odważny. Czasami było tak, że Szurkowski nieraz mówił, słuchajcie, jak on to zrobił, że on tam wszedł, wjechał. On ale to tym się też chyba ta charyzma Stanisława Szosty właśnie objawiała, o której wielu jego rywali wspomina. Ale oczywiście, że tak. Przecież jego uwielbiali Francuzi, Belgowie, Eddy Merckx, wszyscy, Polidor. Oni na niego, nas chciano po prostu zabrać na zawodostwo. Oni uwielbiali z nami się ścigać przecież. Mili Państwo, naprawdę to był człowiek, który był bardzo lubiany w peletonie i amatorskim, i zawodowym. I a zawsze z uśmiechem, zawsze z błyskiem w oku. Przypomina mi się taka anegdota, kiedy Janusz Kowalski wygrał wyścig dookoła Bułgarii. Pierwszą nagrodą był samochód marki Łada. Ponieważ część ekipy wracała samolotem do kraju, to Staszek mówi, pojedziemy w dwójkę tą wygraną Ładą. Był a więc potwierdza się generalnie... Poczekajmy, bo to nie koniec. Był zmęczony do tego stopnia, że pod jakimś przejazdem kolejowym zasnął. Nie pozwalał, żebym ja go zmienił. Trąbi jakiś ciężarowy samochód. Trzeba szybko zareagować. Dobudziłem go, no ale taki był Staszek. Bałem się, że może jakiś wypadek spowodować, no ale dzięki Bogu wszystko się szczęśliwie skończyło, dotarliśmy, ale takich przygód, anegdot można by tu w nieskończoność opowiadać. Dokładnie. Cieszymy się, że tutaj w jego mieście Prudniku samorząd dba o to, żeby te kolejne edycje odbywały się. Wielkie słowa uznania i gratulacje dla służb porządkowych. Mają tutaj wspaniałą policję, która jest zaangażowana w ten projekt i cieszymy się, że możemy być razem. Wszystko działa i jest bezpiecznie. My dziękujemy za spotkanie. Porozmawialibyśmy dłużej, ale czas antenowy jest bezlitosny. Kolejni goście już czekają. Kłaniamy się panom blisko. Dziękujemy. Tak, tymczasem po raz kolejny wszystkich słuchaczy. Dziękujemy panom. Po raz kolejny łączymy się teraz z Markiem Świerczyńskim. Oj, nie. Teraz wspominamy. W sumie Marek to przygotował. No tak, Marek to przygotował, więc jego materiał, w którym, no jak sama nazwa wskazuje, w końcu to jest właśnie memoriał Stanisława Szosty. Teraz będziemy ludzie, którzy są z nim związani, jego rodzina. Zawodnicy, jego przyjaciele będą go wspominali. Specjalnie dla Państwa. Dla mnie zawsze to będzie tato. Zawsze będzie Stanisław Szosta tato, a nie Stanisław Szosta kolarz, bo tato nigdy za życia nie rozmieniał na drobne swojej kariery. Ta kariera była, on był z tej kariery tak jakby dumny, ale życie się toczyło dalej i trzeba było sprostać jakimś innym wyzwaniom, z którym tato sobie tam bardzo dobrze radził. Dlatego mówię, no dla mnie zawsze to będzie tato. Jedzie w tej czołowej grupie Polak Szurkowski, Polak Szosta, Puro z Francji i Blaucen z Danii. Takiego jak on, to drugiego nie poznałem w kolarstwie, pomimo że pochodzę z klubu Dolmel Wrocław, gdzie Rysiek Szurkowski był, Janek Brzeźny, Janek Faltyn, Janusz Kieszkowski, wielcy kolarze. Ale Staszek był specyficzny. Jak to myśmy mówili, że na wyścigu był diabłem, a w rzeczywistości po wyścigu był jak anioł. Zmieniał się w momencie, kiedy rozpoczynał wyścig, rozpoczynała się rywalizacja. Staszek zmieniał się w lwa, można tak powiedzieć, bo miał ten gen waleczności, miał chyba w sobie i był nieprawdopodobnie uparty w dążeniu do celu. Tak, Polak! Idzie Polak! No, trudno będzie powiedzieć. Jest tak!
Szósta, proszę Państwa, tytuł mistrza świata, a później dopiero Duńczyk. Tata mówił, że uwielbiał się ścigać. I to też mi się wydaje, że miał jakiś wpływ na to, co robił. Zresztą wszystko, co robił potem w dalszym życiu, to robił również na 100%. Dla mnie nie było i nie stanowiło zakładanie sobie celu, zwycięstwa wyścigu pokoju, mistrzostwa świata, czy w czymkolwiek. Może ktoś się z tego będzie śmiał. Ja uwielbiałem się ścigać. Uwielbiałem, powiedzmy, przyjechać na metę, ale wówczas byłem szczęśliwy. Bez znaczenia, czy byłem drugi, trzeci, czwarty, piąty czy trzydziesty. Kiedy przyjechałem wyjechany na takiego maksa, że nie byłem w stanie w ogóle powiedzieć jednego słowa. Szanowni Państwo, my tymczasem nie próżnujemy. W naszym plenerowym studiu już kolejny gość. Tym razem będziemy rozmawiali o tym, co trzeba zrobić, żeby się dobrze przygotować do tak ogromnego wysiłku, jakim jest wyścig kolarski. Naszym gościem Anna Matyjasik, fizjoterapeutka. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Anno, na tych materiałach wspomnieniowych, które mieli okazję zobaczyć widzowie, było pokazane, że pan Stanisław Szosta naprawdę przekracza momentami ludzkie możliwości i właściwie chyba wszyscy sportowcy są tacy bardzo charyzmatyczni i chcą wygrać, więc no dają z siebie wszystko. Tak. Jak to wpływa na organizm i co trzeba zrobić, żeby sobie pomóc? Przede wszystkim dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że jestem w tak zacnym gronie, bo tu rozpoznałam pana Nowickiego, pana Mytnika. Mimo, że upłynęło trochę lat, gdzie jako małe dziecko koło taty i brata się kręciłam koło tego kolarstwa. Ale tak, do sportu trafiają już wyjątkowe organizmy, do sportu, a do kolarstwa w ogóle. Trudny sport mentalnie, trudny sport z przygotowaniem całym fizycznym. Organizm się nas zmienia pod wpływem wysiłku fizycznego. To pytanie jest raczej do fizjologów wysiłku, ale mogę tak powiedzieć z obserwacji z opowiadań taty, wujka, bo to jest całe grono moich znajomych kolarzy i brata, jak to się zmieniło na przestrzeni, jeżeli chodzi o przygotowanie, nie treningowe, bo nie jestem trenerem i tu w te kompetencje nie chcę wchodzić, ale o przygotowanie się i w odnowie biologicznej i przygotowanie się w ogóle do treningu, przygotowanie się mentalne. Zmieniło się bardzo wiele, zmieniło się na korzyść zawodników. Możemy to monitorować, możemy się tym cieszyć, my jako fizjoterapeuci. Powolutku wyodrębnia się nam nowy zawód, tak mi się wydaje, instruktora odnowy biologicznej, bo dzieje się tak dużo w tej medycynie sportowej, że jest taka potrzeba. Współpracujemy, bo też zajmuję się tą odnową biologiczną, współpracujemy z trenerami, współpracujemy z klubami, z młodzieżą i z lekarzami medycyny sportowej. No właśnie, Pani Aniu, bo bardzo ważne jest to, jak przygotować się do wyścigu, ale również to, jak po nim odpoczywać, jak ten organizm zregenerować. Co tutaj Pani by polecała osobom, które nas teraz oglądają, no i chcą zostać profesjonalnymi kolarzami? Słyszeliśmy przed chwilą, Pan Nowicki i Pan Mytnik mówili, że wskakiwaliśmy do zimnej wody w rzece. Tak, tak. Myśmy chyba wspomniały sobie nawet wcześniej, że tak było. No my to teraz pięknie nazwiemy krioterapią, tak? Możemy mówić o tej krioterapii albo morsowaniem, albo morsowaniem, albo tak, krioterapią ogólną. No to się działo intuicyjnie, tak? Tego organizm potrzebował, wiedzieli, że to pomaga. My już teraz możemy to zbadać, wiedzieć ile minut, z jaką częstotliwością to zrobić, w jakim okresie, tak? Czy przedstartowym, czy bezpośredniego przygotowania do startów, czy w okresie budowania formy, czyli bazowej. Temat rzeka, jest mi bardzo ciężko odpowiedzieć, bo mamy bardzo dużo środków odnowy biologicznej. My wiemy, że jest sauna, wiemy, że są kriokomory, mamy różne rodzaje saun, mamy różne rodzaje kriokomór, mamy teraz komorę hiperbaryczną. Ale to taki teraz akcent do młodzieży, bo środków mamy bardzo dużo, one się pięknie nazywają, mamy dostęp do metod i urządzeń z całego świata, ale jakby mamy bazę też i gdy ta baza nie będzie zagospodarowana, mam tu na myśli sen, odżywianie i nawodnienie, gdy tych fundamentów nie będziemy mieli zagospodarowanych dobrze, to najlepsze środki, najlepsze urządzenia, najlepszy sprzęt nam nie pomoże. Także do młodzieży taki apel, przede wszystkim sen, zastanowić się nad tym snem, zbudować sobie dobry sen, wiedzieć jakie są cykle, kiedy się budzić, kiedy drzemki zastosować przed treningiem, po treningu. Musimy wiedzieć co jeść, czyli jakie paliwo dostarczamy organizmowi przed wysiłkiem, po wysiłku, to już praca dietetyków. Także proszę zobaczyć, jak odnowa biologiczna, jakim jest takim interdyscyplinarną nauką.
i pracą. Tak? Jest to trudna praca, bo pracujemy z profesjonalistami, z osobami, które pracują swoim ciałem, tak? I chcą się piąć wyżej. Także tą wiedzę my musimy też zgłębiać jako fizjoterapeuci, którzy pracują ze sportowcem, bo to jest osobna grupa fizjoterapii. Stąd powstają też kliniki medycyny sportowej i rehabilitacji sportowej. I też chyba każdy organizm jest po prostu indywidualny. Każdy inaczej działa. Tutaj specyfika kolarstwa jest też trudna, bo fizjoterapeuta z tym zawodnikiem jest praktycznie cały rok poza swoim też domem. Nie każdy się do takiej pracy nadaje, nie każdy też ma taką pasję. Trudne o tyle, że my musimy być jako fizjoterapeuci do dyspozycji zaraz po wysiłku dla kilku zawodników. Także niekoniecznie tutaj akurat praca dla kobiety, która by musiała, bo ja uwielbiam kolarstwo, wywodzę się z takiego domu kolarskiego, bardzo zawsze chciałam pracować, ale nie do powodzenia. No i też przypomnijmy, że pani tato znał się ze Stanisławem Szozdą. Znał się, ścigał się ze Stanisławem Szozdą. No, ja jestem z Podkarpacia, ale mimo wszystko to środowisko się zna. Brat się ścigał wielokrotnym medalistą Polski, był w kolarstwie szosowym właśnie. A czy pani lubi jazdę na rowerze i faktycznie potrafi pani czasami trochę za dużo pojeździć? Lubię jazdę na rowerze, niemniej jednak inne krótkie aktywności są bardziej wskazane, bo bardzo dużo pracuję właśnie ze względu na pracę ze sportowcami. Nie mogę sobie pozwolić na trening 3-godzinny, a tak wyglądają treningi. Z przygotowaniem sobie sprzętu i z faktycznym treningiem to takie 3 godziny trzeba mieć zagospodarowane. Pięknie pani dziękujemy za te wszystkie ważne informacje. Mamy nadzieję, że to też była podpowiedź dla tych młodych ludzi, którzy dopiero z kolarstwem zaczynają. Dziękuję bardzo. A teraz przenosimy się do Marka Świerczyńskiego, który znów pewnie spotyka się z jakimś wspaniałym gościem. Jestem o tym przekonana. Tak jest, cały czas jesteśmy tutaj przy starcie wyścigu tego kryterium ulicznego, a wraz ze mną jest pan Marian Staniszewski, bo LZS-u Ziemia Opolska na memoriale Stanisława Szozdy nie mogło zabraknąć. Dzień dobry. No, z racji tej, że Staszek był naszym zawodnikiem, moim kolegą, a że klub funkcjonuje, czy Leka i Ziemia Opolska, no wypadałoby nie przyjechać. No uczestniczymy od wielu, wielu lat, w zasadzie od początku tych chyba wszystkich wyścigów i tak samo i ten 10 jubileuszowy. Jak duża to jest liczba i w których kategoriach wiekowych możemy Was tu obserwować na trasie? No dzisiaj mamy tak, jeśli chodzi o klub, to mamy w szkółkach kolarskich, mamy w kategorii młodzik, juniorka młodsza i junior młodszy na dzisiaj. To też właśnie ta duża wartość memoriału, taka sportowa wartość, że faktycznie w każdej kategorii tutaj można wystartować. Mamy pełen przegląd. No tu mamy pełen przegląd, mamy dość dużo startujących. No i z racji tego zawodnikiem cały czas powtarzam, kim był Staszek Szozda, że tutaj musimy być, staramy się, jak przyjeżdżamy, to staramy się walczyć o jak najwyższe miejsce. No właśnie, tu też cały czas mamy całą masę tych anegdot, które myślę dla młodego pokolenia są szczególnie ważne, no bo nie mają możliwości pamiętać Stanisława Szozdy. No nie mają, ale ja od lat, gdzie tylko mamy możliwość, trochę czasu na to przekazuję całą historię, gdzie zaczynał, gdzie mieszkał, gdzie zakończył swoją karierę, czyli w naszym klubie. No i żeby brali przykład z tego wielkiego człowieka, zawodnika, jakim był Stanisław Szozda. No i w większości staram się to, już wiedzą kto to jest bynajmniej. Ta młoda generacja to mało, ale wiedzą, ale już bynajmniej moi zawodnicy wiedzą kto to był. Nasza obietnica też jest cały czas aktualna. Tych wspomnień o Stanisławie Szoździe będzie w naszym programie cały czas bardzo dużo. Wracamy do naszych prowadzących. Bardzo dziękujemy. Właśnie wracamy, u nas na kanapie już kolejni wspaniali goście, którzy naprawdę o sporcie wiedzą wszystko, bo na co dzień obserwują i komentują, drodzy Państwo. Z nami pan Włodzimierz Rezner, dziennikarz Polskiego Radia, komentator sportowy i pan Dariusz Skorupa, również speaker i komentator sportowy. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Witamy pięknie. Przepraszam, że ja tak od razu rozpędzę się po radiowemu, bo dla nas, ja już za Darka też mówię na wstępie, to udział w tym 10. memoriale to jest kolejne dla nas święto. Komentować te wydarzenia nie tylko tu na rynku, ale wracać do wspomnień tego cudownego, wspaniałego kolarza, człowieka, wielkiego Polaka i patrioty. Tego, który przekraczał własne możliwości, który zachwycał walecznością na szosach całego świata i nazdobywał tych medali i nawygrywał z tymi Niemcami, z tymi Rosjanami i realizował przesłanie Henryka Sienkiewicza. Pamiętajcie, kochani, Polacy, macie nie tylko
wygrywać z nimi, ale po prostu pobić ich z kresesem. I to był taki kolarski wataszka, niesamowity. Ja pierwsze takie spotkanie z mikrofonem i spoglądając na jazdę Staszka, kiedy miał 19 lat, 1969 rok, wyścig z Kopenki po ziemi świętokrzyskiej i on tam w sześcioosobowej czołówce z asami ówczesnymi, młodziak, i on goni i mówi: dziadkowie, do roboty dziadki. I już widać było, że to wielki talent, wspaniały kolarz. No a Darek później śledził jako mały chłopak i tak się zakochał w kolarstwie. Tak. Zresztą było? Co ja gadam, niech on tak, mówi. Tak, tak dokładnie było, bo jednak lata 70. i wyścig pokoju, wiemy dokładnie, jaki to był rozgłos, jeśli chodzi o Polskę, nie tylko o Polskę. Natomiast jeśli chodzi o Staszka Szosdę, to trzeba jeszcze powiedzieć jedną taką rzecz. Ja pamiętam, jak było odsłonięcie pomnika tutaj 10 lat temu przy ulicy Kościuszki i pamiętam takie świetne słowa, które powiedział jego syn Radek Szosda w tym swoim takim wystąpieniu, oczywiście łzy w oczach, ale pamiętam, że zawsze ojciec mówił do niego: Radek, wystarczy tylko chcieć, wystarczy tylko chcieć. I naprawdę to takie słowa, które też w jakiś sposób utkwiły mi bardzo mocno w pamięci, ponieważ tak naprawdę dla tych młodych to też jest na pewno tutaj ogromne przeżycie, być w Prudniku, być na tym memoriale. My tutaj podkreślamy to z Włodkiem, aby ten przekaz właśnie poszedł też do tych młodych zawodników. Zresztą czy Staszek Szosda, czy Ryszard Czurkowski, wcześniejsi państwa goście, Tadeusz Mytnik, Mieciu Nowicki, no to właśnie to są te nazwiska, które kiedyś nakręcały naprawdę kolarstwo w Polsce. Tutaj warto jeszcze powiedzieć też taką ciekawostkę, bo mówimy o Prudniku, mówimy o Staszku Szoździe, ale tak naprawdę to w 1968 roku Włodek tutaj pojawił się na Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym. Jeszcze jeden pan, który też ma taki początek na S i Z, czyli Ryszard Szurkowski w Prudniku. Został mistrzem Polski w kolarskiej elicie i zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Ci dwaj panowie potem wypłynęli w światy i rządzili kolarskim peletonem. A jakie są państwa refleksje jako specjalistów od wyścigów kolarskich, od wiedzy na ten temat, którzy obserwujecie też inne wydarzenia na terenie całej Polski? Jak oceniacie poziom tego memoriału? Czy można już mówić po tych 10 latach, że Opolszczyzna zyskała kolejne prestiżowe święto sportu? No, trzeba podkreślać. Brawa, ukłony dla organizatorów. To jest perfekcyjnie zorganizowany wyścig. Tu mamy przegląd od tych dzieciaczków, takich maluszków, jednocześnie, którzy zarażają się tym kolarstwem, a przesłanie Stanisława Szosdy było takie. Najpierw powiedział, no właściwie kiedy już był u kresu swojego pięknego życia, powiedział: przedłużcie te wszystkie, realizujcie te moje marzenia, niech Polacy wygrywają nadal. No i tu właśnie od tych dzieciaczków aż do kolarskiej elity i jeszcze towarzyszące imprezy, ukłony dla organizatorów. Z Darkiem zawsze podkreślamy, Prudnik to jest cudowne miejsce na ziemi, a jednocześnie dziś na pewno to jest stolica polskiego kolarstwa. No właśnie, ta elita dzisiaj po południu wystartuje, a z tego, co nam wiadomo, to wczoraj jeszcze w Strzelinie się odbywały, prawda? Tak, zawody. Wczoraj była ostatnia eliminacja do tego finału dzisiejszego, bo jak wiemy, dzisiaj finał Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych, a wczoraj jeszcze Strzelin Dolny Śląsk była ta ostatnia z eliminacji. Natomiast to, co jeszcze tutaj pan rektor powiedział, mianowicie 10 lat, ale spójrzmy też na nazwiska, które się przewinęły tutaj, bo oczywiście podkreślamy młodzież, bo to jest bardzo ważne, bo to jest ta sól, która, że tak powiem, potem gdzieś wyrośnie i będą z nich, z zawodników, zawodniczek, wielcy sportowcy, ale przecież tutaj w tych 10 latach Mateusz Taciak, znakomity kolarz, wygrywa Memoriał Szosdy. Józef Czerny, pamiętam, tutaj był drugi, teraz rządzi w peletonie na World Tourze. Łukasz Bodnar, nasz znakomity czasowiec. Ci zawodnicy wszyscy z tej kolarskiej elity, którzy jeszcze się ścigają, niektórzy, tutaj wiedzieli dokładnie o tym, że do Prudnika na ten memoriał trzeba przyjechać, trzeba tutaj wystartować, trzeba uczcić pamięć tego znakomitego kolarza, jakim był Staszek Szosda. I myślę, że dla nich to była też wielka taka właśnie chęć bycia tutaj, żeby się pokazać w Prudniku, żeby pokazać się właśnie tutaj na tym memoriale.
Grabis Mateusz, który przypomnijmy rok temu wygrał tutaj ten wyścig, to też nasz zawodnik z kadry narodowej. Natomiast czy pan się spodziewa może dzisiaj jakiejś niespodzianki, bo tutaj bardzo wyraźnym liderem jest Dariusz Kołakowski z TTS Coach. Czy w ogóle myśli pan, że tutaj do jakiejś niespodzianki może jeszcze dzisiaj dojść? Jeśli chodzi o elitę, to ja powiem tylko tak, że wydaje mi się, że dzisiaj deklarował się i podejrzewam, że dotrze tutaj do nas. Myślę, że dzisiaj to będzie wynik dla Opola. Mam tu na myśli Patryka Stosza, który po Tour de Rumunia jest w znakomitej dyspozycji. I będzie naszym gościem. I myślę, że będzie tutaj na pewno chciał podkreślić, zaakcentować swoje korzenie z ziemi opolskiej, bo wychowany Stobrawy Kluczbork, obecnie ekipa Wosterata jest nim. Ale myślę, że jego dyspozycja tutaj spowoduje, że on będzie chciał powalczyć tutaj na pewno o pełną pulę na tym dzisiejszym 10. memoriale imieniem Staszka Szozdy. Także ja stawiam na Patryka Stosza. A może pokaże się inny jakiś kolarski talent. Warto przypomnieć, jak to zaczęło się ze Staszkiem Szozdą, kiedy jego trener, jego wielki mentor Franek Surmiński przyjechał z wyścigu dookoła Anglii Milk Race. Mówią mu koledzy, działacze, słuchaj, tu taki chłopak. Był wyścig na 18-20 kilometrów i on przyjechał z przewagą 4,5 minuty, właściwie 5 minut. I oni mówią, no pewnie trzymał się klamki samochodu, a on mówi, pokażcie go. No i zjawił się ten chłopaczek, i on spojrzał, mówi, nie, on wygrał. Ja wam mówię, że on wygrał. Narodził się wielki talent wtedy właśnie tego naszego cudownego, wspaniałego Staszka Szozdy. Jakie to ważne, żeby w życiu też spotkać rączkę, która poprowadzi takiego mentora, przyjaciela. No, oni razem się ścigali w 69, kiedy właśnie o tym wyścigu opowiadałem. Wygrał właśnie memoriał z Kopenki Staszek Szozda, a jego trener był 10. Ale to, co pan mówi, przypomina mi też opowieści Franciszka Surmińskiego, świętej pamięci, który też wspominał właśnie o tym, że Stanisław Szozda już jako bardzo młody chłopak prezentował ogromne serce. I też warto podkreślić, bo będziemy niedługo oglądali to, co działo się rok temu w memoriale Szozdy, że to był pierwszy memoriał bez Franciszka Surmińskiego, który, przypomnijmy, zginął tragiczną śmiercią dwa lata temu. A gościliśmy go tu wielokrotnie przecież. Właśnie, jeśli chodzi w ogóle o Franciszka Surmińskiego, no ja też jeszcze smak pomidorów czuję, bo on po prostu był wspaniałym ogrodnikiem również. No, zabrakło go, no wielka postać, powtarzam, wielka postać, mistrz kolarskich przełajów. I on właśnie taką skomponował parę, Edward Barcik, Stanisław Szozda, i tych dwóch młodziaków wygrało wyścig parami. Od tego się zaczęło, no a później te medale, ta cudowna jazda, ta radość kibiców, rozsławianie Polski na całym świecie. Dziennikarze pytali, słuchajcie, Polacy, jak wy to robicie? Po prostu przekraczacie nieraz swoje możliwości, to ja już wspomniałem o Stasiu, on zawsze mówił, no jak mi się palą czerwone światełka, to temu Hartnikowi obok też się palą. I przeklinał go, i tego Hartnika. No i pamiętajmy o tym wielkim wyczynie Stasia Szozdy. 1974 rok i on wygrywa wyścig pokoju. Wygrywa 6 etapów, a 7 oddaje jego przyjacielowi, Czechowi Bartoniczkowi. No bo Bartoniczek takim wielkim przyjacielem i wprowadza go na bieżnię, ale ten Bartoniczek jakoś nie może wyjść, żeby wygrać. No wygrywa. No i jeszcze dostali Skodiczkę za to piękne zwycięstwo. Niezwykły człowiek. Jak mówiłem, że to takie wataszka trochę na rowerze, w dobrym tego słowa znaczeniu. Polski kmicic, bohater Polek, Polaków. No i też chyba on nie bał się wyrażać swojej opinii głośno na temat tak zwanego wielkiego brata, prawda? Tak, dokładnie. I nie liczył się ze słowami. I pamiętajmy jeszcze o jednym, bo ja taki obrazek zapamiętałem z wyścigu dookoła Algierii. On jest liderem, jest ostatni etap. Polacy zatruli się. Rusin mówi, słuchaj Stasiu, no nie jedziesz, jesteś liderem, ale nie jedziesz, zdrowie jest najważniejsze. Nie, jadę. Nie odpuścił. Tak, i wystartował,
i od razu wrzucił drugi bieg, jak to się mówi, a Hartnik, który był wiceliderem, podjeżdża, bo taka jest kolarska tradycja, i mówi: Stasiu, Freundschaft, etap przyjaźni, jak gdyby tak wiedział, że z tym Stasiem naszym ze zdrowiem nie jest najlepiej, pewnie by pokusił się o koszulkę lidera. Pięknie, dziękujemy. Wspominać dziękujemy moglibyśmy bardzo. Jeszcze bardzo długo, ale przed nami kolejne wspaniałe rozmowy. Dziękujemy bardzo. A teraz, drodzy Państwo, wspomnienie tego, co w ubiegłym roku działo się podczas 9 memoriału. Dziękujemy uprzejmie. 125 dzieci dzisiaj wystartowało, naszych prudnickich dzieci, którzy chcą poczuć ten duch kolarstwa, duch Stanisława Szosdy. Z roku na rok coraz więcej, pomimo niestety pogoda nam troszeczkę nie dopisała, ale prawie 400 kolarzy. Wspaniała atmosfera jak zwykle. Myślę, że Staszek jest zadowolony z tego, że tyle młodzieży tutaj przyjeżdża, startuje, i mamy nadzieję, że z tego również coś się wykluje w postaci namiastki przynajmniej Staszka Szosdy. Bardzo fajna, fajna trasa, gładziutka, fajna. Jest może trochę ciężko, ale jest git, jak można powiedzieć. Tak. Od rowerku biegowego tata mnie tak zachęcił. No i później tak się już to rozwijało, że trafiłam do klubu, no i jestem tutaj. Na spokojnie, nie chciałam uciekać w sumie. No i udało się wygrać, więc super. Jest to w ogóle mój piąty raz, kiedy tu wygrywam z rzędu, i to było zdecydowanie najcięższe z nich wszystkich. Tak w moim odczuciu to naprawdę musiałem się napracować, żeby tu dzisiaj wygrać. Zawsze miło jest wracać. Od początku starałyśmy się nadać wysokie tempo, widziałyśmy, po co tu przyjeżdżamy. Chciałyśmy pokazać się z jak najlepszej strony. Jest to już, można powiedzieć, nam w tym tygodniu trzeci wyścig, ponieważ wracamy. No wczoraj jeszcze ścigałyśmy się na torowych mistrzostwach polskich w Pruszkowie. Chyba w połowie rundy zaczęło troszkę kropić. To można było tak sobie pomyśleć, że może być niebezpiecznie, ale byłyśmy dobrze przygotowane na jazdę w takich warunkach. Sprzęt też miałyśmy przygotowany na wysokim poziomie, więc tak naprawdę warunki dla wszystkich były takie same. No i po prostu musiałyśmy pokazać to, co potrafimy, i no i jak widać się udało. Pierwsze rundy były tak asekuracyjnie, jechaliśmy, a później z rundy na rundę, przez chaos, to można było sobie na więcej pozwolić. Trasa fajna mi pasowała, ponieważ pod tą kosteczkę, tutaj jeszcze trochę pod górkę, także ten, kto silniejszy, zawsze dawało to rezultat dobry. I takie emocje, drodzy Państwo, towarzyszyły tutaj wszystkim rok temu. Jak będzie w tym roku, proszę przyjść, zobaczyć, pokibicować tym wspaniałym kolarzom. A teraz z nami w naszym plenerowym studiu na Prudnickim Rynku wyjątkowy szef kuchni, kucharz Karol Okrasa. Witamy serdecznie i bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, kucharz Pani Karol. Wystarczy. Dzień dobry. Tak, kucharz zamiłowania i zawodu. Zawsze to podkreślam. Szefem kuchni się bywa, więc wolałbym być na całe życie niż tylko przez chwilę. Panie Karolu, podobno niewiele brakowało, żeby Pan też wziął udział dzisiaj w wyścigu, no bo jest Pan znakomitym szefem kuchni znanym, ale też pasjonatem kolarstwa. Rzeczywiście i Prudnik w moim sercu odgrywa zasadniczą rolę, bo tutaj się to kolarstwo troszkę narodziło za przykładem kolegów, a konkretnie Radosława, który mnie namówił i przekonał do tego, że warto spróbować. Jak już spróbowałem, to pochłonęło mnie to absolutnie w całości. Pozdrawiamy pana Radka Jagielskiego i wiem, że chyba nie tylko kolarstwo to jest ten ulubiony sport. Grywacie panowie w golfa też? Tak, Radek jest dosyć aktywnym człowiekiem i staram się mu dorównać. Niestety ciężko mi to wychodzi, bo jestem nieco starszy, ale przynajmniej jest jakaś mobilizacja. A wracając do tego kolarstwa, tak, miałem wystartować. Zabrzmi to absolutnie absurdalnie, ale chyba w ramach może nauczenia się dyscypliny bardziej. Wziąłem rower. Wziąłem strój, nie wziąłem butów, a buty są kluczowe, oj, żeby tak nie uwierały, więc nie będę startował, być może to mnie też tłumaczy, bo jak patrzę, co tutaj się dzieje, jakie jest tempo, to może dobrze, że ich nie wziąłem. Ale w związku z tym, tak, przepraszam, że pan jeździ po Polsce, to ten rower często jest zabierany, prawda? Zawsze, znaczy to też brzmi absurdalnie, ale oprócz noży, które mam zawsze przy sobie, różnego rodzaju trzepaczek, łopatek i tego, co jest mi potrzebne do gotowania, mam też ze sobą rower, mówię zupełnie poważnie.
bo to jest ten element życia. My na dietę patrzymy tylko dzisiaj przez pryzmat jedzenia. Dieta to jest styl życia. Styl życia to jest też aktywność fizyczna, która na szczęście kilka lat temu została wpisana i umiejscowiona u podstawy piramidy żywienia. Więc to nam pokazuje, jak ważny jest to element, mówię o wysiłku fizycznym, niezależnie jaki. Dla mnie rower, kiedy tylko mam chwilę, to chętnie z tego korzystam. Możliwość zwiedzania zmieniającego się krajobrazu, który nam miga jak slajdy, jest absolutnie genialna. Polecam wszystkim. A jakie są tutaj te Pana ulubione miejsca właśnie, jeśli chodzi o kierunki tych Pana wypadów rowerowych? Pytam o to, dlatego że słyszałem, że Pan jest miłośnikiem Gór Opawskich, a Stanisław Szozda, on pokochał kolarstwo, szanowni państwo, właśnie jeżdżąc po tych naszych, też mówię naszych jako mieszkaniec tego miasta, przepięknych okolicach. Rzeczywiście tutaj też dostrzegłem w Górach Opawskich piękno gór i piękno jazdy po górach, bo ja jestem ten płaski gór, kolarz. Płaski również pod względem formy prawdopodobnie, ale nawiązując do tych gór, to jest tak, że rzeczywiście tutaj się jeździ inaczej. Ja to zobaczyłem po raz pierwszy, jak z rzeczonym wcześniej i przywoływanym Radkiem wyjechałem tutaj, na czym ta jazda w górach polega. I to od tego momentu mnie też pochłonęło. Wspaniałe klimaty, krajobrazy, które też smakują zupełnie inaczej niż cała część Polski. Odpowiadając troszkę na pytanie, gdzie najchętniej jeżdżę, no jeżdżę tam, gdzie jest coś ciekawego. Nie ma regionu w Polsce, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, który nie miałby do zaoferowania czegoś absolutnie genialnego, nieznanego, unikalnego, nie tylko na skalę ogólnopolską, ale też ogólnoświatową. Nasza kuchnia, rozpatrywana przez pryzmat regionu i produktu regionalnego, lokalnego, jest absolutnie fascynująca. Dlatego uwielbiam jeździć wszędzie tam, gdzie mnie syrenka zawiezie, bo jestem przekonany, że coś ciekawego zobaczę, czegoś się dowiem od ludzi. To nie tylko pyszne widoki, tudzież smaczne, no ale właśnie, żeby mieć siłę jeździć na rowerze, trzeba dobrze zjeść, dobrze, mądrze i zdrowo. Co Pan proponuje? No tutaj pysznią się właśnie piękne warzywa na stole, ale co z nich można zrobić dla własnego organizmu? Tak, pomimo tego, że moją alma mater jest SGGW, w której to miałem przyjemność kończyć na Wydziale Nauk Żywienia i Człowieka i Konsumpcji dietetykę, niegodzien jestem tutaj wymądrzać się pod kątem tego, co jest dobre, zdrowe, chociażby z tego tytułu, że każdy z nas ma inną kondycję, inny organizm i dzisiaj dla mnie fundamentalną rzeczą jest to nie nauczać, jak jeść, żeby było dobrze, zdrowo, tylko żeby w ogóle zwracać uwagę na to, co jemy. Zupełnie inna dieta, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, jest dla kolarza, piłkarza, a zupełnie inna dla tego, kto uprawia sporty siłowe. Zupełnie inne nastawienie na konkretne składniki odżywcze, czy to będą węglowodany, czy też potrzebne białko do odbudowy mięśni. Ważne jest tylko to, żeby pamiętać, że to żywienie jest absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o regenerację, ruszanie, ale trzeba zacząć od ruchu. No właśnie, a co przeważa w pana diecie w tych dniach, kiedy pan jest bardzo aktywny? Mówił pan o tym, że pan tutaj się nie czuje dobrze w tej roli, żeby tak szczegółowo tutaj o tym mówić, no ale sam ma pan pewnie dużo też doświadczenia jako osoba bardzo aktywna. Jeżeli miałbym być wzorem dla kogoś, nie polecam powielania wszystkich rzeczy, które robię w życiu, ale rzeczywiście od żywienia zaczynam. Lubię jeść z przyjemnością i to jest dla mnie podstawa i staram się zwracać uwagę na te aspekty, które uchodzą za zdrowe. Przyniosłem celowo nawet taką dechę wypełnioną warzywami. Najłatwiejsza rzecz do zapamiętania dzisiaj dla wszystkich. Niezależnie od tego, jaki sport uprawiamy, jak bardzo aktywni jesteśmy, jak wydolna jest nasza kondycja, połowa tego, co jemy na talerzu, niech stanowią warzywa i owoce. Jeżeli się tylko na tym skupimy, to już będzie dobrze, będzie lepiej. Jeżeli będziemy pilnowali tego podziału, jeżeli będziemy pilnowali tych proporcji, że połowa naszego talerza, każdego posiłku, który konsumujemy, to będą warzywa pod jakąkolwiek postacią, owoce, to będziemy naprawdę dużo lepiej się czuli. Celowo unikam słowa zdrowsi. Zdrowie, moi drodzy, przychodzi albo nie przychodzi i generalnie to wszystko zależy od wielu innych czynników. My musimy patrzeć tylko na to i pamiętać o tych fundamentach, o tych bazowych. Kiedyś profesor Berger na rzeczonej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wygłosił bardzo fajną zasadę, która składa się z 7 literek słów zaczynających się na literę U. 7 razy U. Jeżeli będziemy pilnowali, by jeść urozmaicenie, jeżeli uregulujemy posiłki, jeżeli będziemy jeść umiarkowanie, jeżeli będziemy posiadali umiejętność przygotowywania posiłków, czyli taką dynię makaronową czy piżmową, czy paprykę, czy selera korzeniowego, będziemy wiedzieli, jak przygotować, żeby on nie tracił swoich wartości odżywczych, to już będzie dobrze. Wreszcie unikanie, nie eliminacja, bo się nie da. Metoda zabraniania czegokolwiek nam w jedzeniu, nawet produktów pewnych, jeżeli nie musimy.
To jest najgorsza metoda, bo zakazany owoc najlepiej smakuje, wiadomo. Każdego ciągnie. Więc ja też jestem niestety słaby i też po ten zakazany owoc chętnie sięgam. Ale chodzi o to unikanie, czyli zwracać uwagę, kiedy można i jak można. No i wreszcie fundament, dwie ostatnie literki U, proszę zapamiętać, bo to jest, wydaje mi się, ta rzecz, o której zapominamy. Uprawianie sportu, o czym wspominaliśmy, i uśmiechanie się. Śmiech to zdrowie. To powiedział profesor Berger, to nie są moje słowa, jemu należy ufać. A no czego się pan dzisiaj spodziewa, bo tutaj jeszcze też pan będzie, pan Karol będzie oceniał dzisiaj pracę między innymi kół gospodyń wiejskich. Oni będą przygotowywali produkty rodem z lasu. Czego pan się spodziewa i co pan oczekuje? Ja się tak naprawdę nie spodziewam niczego, wiem, że będzie pysznie, bo wielokrotnie uczestniczyłem w takich konkursach, w których to koła gospodyń czy stowarzyszenia różne prezentują swoje potrawy. Ta kuchnia jest zawsze smaczna, ta kuchnia jest smaczna dlatego, bo jest autentyczna. I mi tak naprawdę, to co robię też w programie, chodzi przede wszystkim o tę autentyczność, żeby nie było malowania trawy na zielono, tylko żebyśmy wyciągnęli to, co mamy najlepsze z naszej kuchni, z naszych domów, z przepisów babci i spróbowali to przemodelować. Więc ja dzisiaj chcę poznać genezę i bazę. Te panie mi na pewno to dadzą. A da się pana zaskoczyć jeszcze? 100%, ja jestem za każdym... Jak ktoś mnie pyta na przykład o moje ulubione danie, to twierdzę zawsze, że jest to danie, które ktoś podaje mi na stół, niezależnie co to jest. Bo uwielbiam smakować czyjś wizji tego świata, patrzenia na ten świat innymi oczami, innymi kubkami smakowymi. Jedzenie to jest coś absolutnie genialnego, co może sprawiać przyjemność na każdym poziomie. I nie ma znaczenia, co jemy. Czy jemy zwykły, lokalny ser, bo dla nas jest on zwykły, ale dla całej reszty on będzie niezwykły, bo nigdy w życiu go nie próbowali. Musimy poznać wartość i uwierzyć w wartość naszych lokalnych produktów. O, już czuję, że robię się głodna i myślę, że to po ja zapraszam południu... o 15, nie wiem, jeżeli właśnie, nas ktoś ogląda. Tak, o 15, jeżeli ktoś się poczuł głodny, nie tylko panie, ale ja też będę próbował zaskoczyć swoimi wizjami tej kuchni lokalnej. A trochę lokalnej. Pan zdradzi, tak. co można? Tutaj będzie zobaczyć, będzie dużo posmakować. Siana. Nie mylić z bogato, będzie raczej kuchnia z tych najciemniejszych stron pokazana, ale że można ją, kuchnia biedna, ale pokażę, że w tej kuchni biednej jest mnóstwo wspaniałego aromatu i smaku i to jest coś, czym kuchnia bardzo wartościowa też. Tak jest, więc będzie wędzenie sianem, żeby pokazać, jak to kiedyś robiono. Ryba, którą uwędzimy na świeżo sianem, wetrzemy ten popiół i ją zjemy, mam nadzieję, z przyjemnością. A drugą inspiracją będzie rzeczywiście kuchnia leśna, pokazanie, że kiedyś, zanim ziemniak zrobił się bardzo popularny na polskim stole i dostał tytuł tego króla polskiego stołu, to były kasze oczywiście, ale był też topinambur. Dzisiaj okrzyknięty ekstrawaganckim produktem, a kiedyś banalnie prostym topinambur dziki jadały, bo rósł wszędzie i dzisiaj na szczęście ten topinambur przywrócony na stół może być elementem inspiracji, więc kluseczki bardzo delikatne z topinamburu, które to podamy z dzikim sosem. Pięknie, czyli... dziękujemy. Topinambur, tak. który pięknie kwitnie i ma cudowne, pyszne korzenie. No i zapraszamy na tą godzinę 15 wszystkich, którzy mogą przybyć. Zapraszam gorąco. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, ten czas nieubłaganie się skończył, ta godzina minęła nam szybko. Tak jak pan Karol Krasa powiedział, uśmiech najważniejszy i ja tak zapamiętałam pana Stanisława Szozdę, z uśmiechem, zawsze z wielką życzliwością, szczególnie do młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają karierę sportową, ale też naprawdę do każdego. Ja myślę, że każdy, kto go raz w życiu spotkał, to ma wyjątkowe wspomnienia. My dziękujemy, że mogliśmy się dzisiaj tymi wspomnieniami z państwem podzielić. Dziękujemy państwu bardzo i ważne jest to, że Prudnik ma takie święto, gdzie prudniczanie pamiętają pana Stanisława, jak po prostu tu zaraz obok stał na ulicy i się z nimi witał. Dziękujemy pięknie. Anna Święcicka i Maciej Dobrzański. I zapraszamy serdecznie do stolicy polskiego kolarstwa, którą dzisiaj jest Prudnik. Naprawdę zawody będą jeszcze się dzisiaj odbywały do bardzo późnych godzin.